Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam was na kolejny odcinek w naszej rozgrywce Uncharted 4 Kres Złodzieja. Zapraszam. A dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, przypominam o subskrypcji, lajkowaniu albo unlajkowaniu, jeżeli się nie podobało, oraz komentowaniu. Gra nas tutaj, widzę, przerzuciła troszeczkę wcześniej w stosunku do tego, gdzie żeśmy zakończyli, ale dojedziemy sobie spokojnie. O! Patrzcie na to, chłopaki! A to co? Oj, 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 oj. O, i tutaj żeśmy zakończyli. Za tym wzgórzem jest kolejna wieża. Kręcą się tam jakieś typki z Shoreline? Trudno powiedzieć. Zjedziemy, zjedziemy. No, wydaje mi się, że jesteśmy tu pierwsi. Rozejrzyjmy się i jedźmy dalej. No i tak też zrobimy. Dziękuję. Tutaj są te dwie skrzynki. Ciekawe, do czego one służą. Gdzieś, żeby się wdrapać, ale tutaj mamy u góry. Nie, tutaj nie możemy wskoczyć na tą drugą. A tutaj możemy dalej przejść. Dobrze. Fajnie, ale najpierw zwiedźmy sobie pięterko. Tu jest beczka wybuchowa. Tutaj może nie będziemy dotykać z wiadomych powodów. Tu jest, patrzcie, tyrolka po tej stronie. No dobra, lecimy w takim razie. Co sądzisz o tym moście zbudowanym na tam? Trochę tu nie pasuje. Wiesz, nie stawia się takiego mostu, jeśli nie chce się czegoś... Moment, ukryć. Troszeczkę rozbujajmy. Może? Chociaż nie, może byśmy w górę? Żeby skoczyć na górę. O, tak, taki mam plan. Dobra, i jeszcze raz. Dobra. Jesteśmy już. I zobaczmy sobie... O. Tutaj kolejna. Są uszkodzone, nie dostanę się do korby. Poszukam czegoś, na czym można stanąć. Aha. Czyli musimy na górę tam... Bo w ten sposób nie wskoczymy. Ewidentnie. Tu mamy kolejną. A, czyli mogliśmy tędy schodami też wejść. No dobrze. Tu na dole nic nie ma za specjalnie, tak patrzę. Trzeba było ten most zwodzony oczywiście w jakiś sposób opuścić. Zastanawiam się, do czego te skrzynie służą. Może po tych skrzyniach jakoś? No nic, na razie próbujemy się dostać tam dalej. Hej młody! Słuchaj, na szczycie wieży jest jakaś wielka skrzynia. Może się na coś przyda. Dobra. Próbujemy. Troszeczkę wyżej się podciągniemy. Rozbujajmy się. I hop. Podoba mi się, słuchajcie, jak się zwija fajnie ta lina, po której się wspinamy. Jak jojo, mówiłem już to wcześniej. Kolejny symbol. Tak. Rozpoznajesz go? Co to może być? Tak, to znak Anne Bonny. Mhm. Grasowała po Karaibach. Myślałem, że zmarła w więzieniu. A przynajmniej tak podają źródła. W sumie. Avery pewnie i ją zaprosił.
Most zwodzony. No dobrze. Okej. Tu jest ta skrzynia u góry. Tu są te beczki z prochem. Wskazówka. No zobaczmy wskazówkę. Na co nam wskazówka wskazuje? Gdy wejdziemy, czy nie wejdziemy? Nie, nie wejdziemy tutaj. O! Coś tu jest. A, ludzie z Shoreline tu byli. Znalezione, nie kradzione. Które wziąć? Możemy tylko jeden. Nie, tędy się nie wdrapiemy. Ale tędy już tak. Dobra. Hej, uważaj na siebie, młody. Dobra. Ale czekajcie, to jest przyczepione gdzie? Zastanawiam się, czy tędy by jakoś... Dobra. Oj nie. No i teraz jak? Coś z myszą przestała działać? Chłopaki! Za tym mostem stoi ogromna wieża! Największa ze wszystkich! No i teraz co? Tu nie mamy żadnej... żadnej korby, ale możemy to chyba zepchnąć. Bingo. Sam! Przesyłka specjalna! Ups! Tego się nie spodziewałem. Hej, młody, wszystko w porządku? Tak. Nie jest. Nie jest? Okej. Okay. Dasz radę? Mhm. Dobra, do zobaczenia. Przeprowadzę auto. Okej. Okay. Tylko teraz czekajcie, co dalej? Jakoś tak. Dobra. No i jesteśmy. Wy się odprężcie, ja to załatwię. To znaczy, tu jest tylko jedna korba, wiesz? Działaj dalej, młody. Zostaw to! Shoreline! O nie! Schowajcie się!
O kurczę. Ci pajace zaczynają działać mi na nerwy. Wypożyczony wóz! Pewnie ich! Uformować... Dobra. Rzucili granat. Więc przejdziemy sobie tędy. Dobra. Już teraz wiemy, do czego te beczki służyły. Czekajcie, tutaj ktoś. Dobra. Oj. Dobra. Ten wszedł nam za budynek. Ale nic to. Dobra. Dobra. Oj, nie mamy amunicji, słabo. Nie mamy amunicji. No żadnej broni nie mamy amunicji, no słabo. No nic, to musimy w takim razie się chyba niestety gdzieś tutaj na dół przerolokować w miarę możliwości. Właśnie, czy żeśmy ich zgubili, czy żeśmy ich nie zgubili. Spróbujemy tędy. Tu mamy jakąś amunicję. Dobra. Oj. Dobra, ten go załatwi. No więc właśnie. Nie, to weźmiemy jednak. Więcej amunicji. No dobra. O, nie. I musimy naszą akcję powtórzyć w tym wypadku. Dobra. Miejmy nadzieję, że tym razem się uda. No dokładnie. Opuszczamy. No i... Opuszczone. Co, wjeżdżamy tam? Wielka wieża na wulkanie. Co, zbliżamy się do finału? Oj! Zapnijcie pasy! Nie o to mi chodziło. Tędy chciałem się przedostać, ale... Oj!
Kamyczki, kamyczki. Dobra. Nie, żebym się czepiał, ale skoro Avery wydał tyle kasy na tę wieżę, to mógł się też szarpnąć na jakąś poręcz, nie? Dobra. Oj. Coż ja zrobiłem? Dobra. No nie, 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 nie. W górę my chcemy. Kurczę, tylko tam kamień jest. Dobra. Dało się. No i teraz tu jak? Po schodach raczej nie wjedziemy. Rozejrzę się tutaj. To ile dokładnie wisisz Alcazarowi? Połowę. Połowę czego? No, on wie tylko o skarbie z Gunsway. 400 milionów. Tak, ale Nathan ma rację. A, czyli możemy tutaj wciągnąć samochód. Patrzcie, jaki patent. Ten, który już żeśmy zresztą przerabiali. Dobra. Wtedy nie wiedziałem, że zostanę jego wspólnikiem. No to... Szybciej będzie. Dobra. No i lecimy w górę. I tutaj wokoło drzewa. O, tak. Załatwione. Przyczepione. O! Po błotku. Wszystko dobra. Gotowe. No to lecimy! O-o! Oj! O masz! Bez paniki! Ja tu nie panikować! Ta linka zaraz się urwie! Hej! Daj gazu! Wyciągnij nas! Mam cię! Ale numer. Mam cię! O kurczę. Ruchy, ruchy! Zaraz, czekajcie. Ruchy! Jak tu ruchy wykonać? Ja w ogóle nie wiem. My tu wisimy. Jak tu przejść dalej? On nie chce nigdzie przeskoczyć. A tędy mamy iść, dobra, tą stroną. Okej. Okay. Nie jest? Bywało lepiej. Udało się. Wyciągnij nas z tego. Dobra, trzymajcie się. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławiona między niewiastami i błogosławion. Spokojnie. Owoc żywota Twojego. Jesteśmy. Uff. Zabawa, co? Bardzo. Tak, jeszcze długo będę miał o czym gadać z psychiatrą. Czekaj, chodzisz do psychiatry? Nie, ale teraz muszę pójść. Dajcie spokój, przesadzacie. Panowałem nad sytuacją. Dobra. Panowałem nad sytuacją. Zaraz wracam. Cześć. To było dobre. Panowałem nad sytuacją. Ojej. Dobra gra, słuchajcie. O, nie udało nam się przeskoczyć? Nie wierzę. Może trzeba podjechać bardziej? Rozpędzić się? Dobra, złapcie się czegoś. Właśnie, o to chodziło. A, proszę, choć raz obyło się bez emocji. Prawie jestem zawiedziony. Prawie.
Okej, a teraz znajdźmy wejście. Dobra, chłopaki, idziemy po nasz skarb. Dokładnie. Piękna wieża, patrzcie. Niesamowita gra, słuchajcie. Tyle tutaj emocji jest na każdym kroku, że po prostu aż aż. Nie wejdę. No nie wejdę, nie wejdę. Wiem, że nie wejdę. Tutaj mamy coś. A tędy? Sam pomóż mi z tym. No właśnie. 3, 4. Dobra. Uff. No to schodzimy. Te beczki... Co my tutaj mamy? Nie wróżą nic dobrego. Będziemy mieli towarzystwo. Tu coś. Chyba coś tu jest z tyłu. Sam? Dobra, no to dajemy. No. A, D tym razem. Dobra. A co to za przejście? No. Dobra, rozejrzyjmy się. Ale tą beczkę można przestawić i rozwalić po prostu tutaj to zamurowanie. Zobaczmy, czy to się uda nam. Tu jest właśnie ta beczka, patrzcie. Ej, ostrożnie z tym, młody. I lecimy tutaj z tym. Pyk. Dobra. I teraz odsuniemy się. Uwaga! No, tak mniej więcej chyba. Co, on nie chce celować w beczkę? Jest. Mówiłem, uwaga! Uwaga to uwaga. Ale czekajcie, jeszcze za czym tu pójdziemy, rozejrzyjmy się w tym pomieszczeniu, bo być może tu jeszcze są jakieś skrytki, zagadki. O, patrzcie, ile tu tych beczek jest jeszcze. To tak chyba na wypadek, gdyby nam się jedną beczką nie udało tego osiągnąć. A co to jest za oto ustrojstwo? Jestem ciekaw, to drewniane. Patrzcie. Jak myślicie? Jakiś zbiornik? Na zboże może? Albo nie wiem na co. Bo tutaj więcej chyba nic nie znajdziemy. No nie, tutaj więcej nic nie ma. No chodźmy tutaj w takim układzie. Czyli tu jakaś boczna ściana, taka jaka przy tym wejściu. O, tu coś jest. Musimy to otworzyć. Dobra, lecimy. Lecimy z tym koksem. Pospieszcie się! I poszedł. Sam, zaczekaj! Dalej! O! Tu coś mamy, ale nie. To jest bezwartościowe. Tu jakaś przesyłka, paczka. Tu mamy jakiś kamień, który zawalił, nie wiem, się tutaj z tej części, no ale trudno. Dobra. To jest nasze wejście. No. Skoro nie możemy w górę, to próbujemy w dół. Patrzcie, tu jest jeszcze ten znak taki. To jest znak piratów, chyba trupia czacha. No ale nic, idziemy tędy. Myślałem, że może coś ten znak oznacza. Chyba się podniecił. A, długo na to czekał. Je teksty. Ale my sobie tu na spokojnie jeszcze obczajimy co i jak, co by nic nie przegapić. No nie, tu więcej nic nie ma. Dobra, schodzimy w dół. Jakieś posągi. Z tej strony to samo. Pochodnie oczywiście niezapalone.
Dobra. O, niski sufit, niski strop. No i z górki na pazurki. Dobra. Tędy przeciśniemy się? Ja chudzinka, to się przecisnę. Wow. Imponujące. Zaiste. Ale nie widzę żadnego skarbu. Chłopaki? Idę! Tu są jakieś schody, patrzcie w środku. Jakieś dziwne coś, nie wiem co to jest, takie świecące. No. Tu nic nie ma. A tutaj, z tej strony, zobaczmy. Mogę tutaj się wdrapać? Mogę. Czy tu coś jest ciekawego? Też jakoś niespecjalnie. O, schody były. No dobra. No. Patrz na to. Święty Dyzma. Tak. Po raz kolejny. No i? Co tu mamy? Kolejne symbole. Averiego, Thomasa Tew, a to... To Adam Baldridge, tu masz Josepha Faro i Richarda Wonta. Czyli sami piraci. Okej, twoja teoria o wspólnym skarbie nie jest całkiem bez sensu. No dobra. Masz pomysł, jak to rozgryźć? Trzeba coś wcisnąć, pociągnąć? Może... któryś ramię albo... No, spróbuj. Dawaj. Chłopcy! Jak już skończycie molestować biednego Dyzmę, chciałbym, żebyście coś zobaczyli. Trapezoid. To jest na pewno wulkan. Korona to King's Bay. Patrzymy na mapę, panowie. Wiktor, ty cholerny geniuszu. Słyszałeś, Nate? Geniuszu. Tak, tak. Skoro my jesteśmy tutaj, to ta wieża będzie Averiego. No dobrze, a gdzie reszta symboli? To są wieże z tamtego okresu. Znaczy, że skarb jest w jednej z wież, tak? No, ale której? Naliczyłem ich 12. Ej, Wiktor. Nie przerzuciłeś się na papierosy, prawda? Czyli nie byliśmy tu pierwsi. Wszyscy uwaga! O! Uważajcie! Mamy ich na celowniku! Szlakmy to! Zasadzka! Dobra. Weźcie go w obroty! Ogarnę to! Skakujemy tutaj. Już. Paciorek zmówiony. No nie, weźmiemy to. Tutaj możemy się wdrapać wyżej. Czekajcie, gdzie on jest? Jest tutaj, widzę, dobra. Dobra. Jest, na dole. Dobra, tu kolejny. Dobra. Dobra, lecimy w górę. Oj, nie o to chodziło. Jasna cholera!
Dobra. Tu kolejni są, no nie. Ile ich tu będzie? Nie no, tutaj trzeba się po prostu ewakuować. Tu nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Oj! Słabo. Chciałem w górę. Oj! Chyba za blisko żeśmy wystrzelili. Dobra. Gdzie jeszcze ktoś? Dobra. Czy to wszyscy? Jezu! Wszyscy. No właśnie. Nic wam nie jest? Nie. Chciałem już uciekać, a to... Sam? Tak, tutaj! Myślę, co tu wziąć, żeby miało więcej amunicji. To ile ma 120? Dobra. Zostajemy przy tym. No nieźle. Ej, co robisz? Potwierdzam przypuszczenie. Cholera. Patrz na to. O? Co to jest? Pokaż. No pokaż. Dobra. Oni też rozgryźli wieżę. Symbole, miejsca, wszystko. To co teraz? Co teraz? Mamy przerąbane, bo nas jest tylko trzech, a ich Bóg jedyny wie ilu. I są grubo przed nami. No ale nie wiedzą, do której wieży jechać. To fajnie, Nathan, bo my też nie wiemy. I tu się mylisz. Patrz, trochę się wytarł. Widzisz, pasuje. No i? Na pewno, to równie dobrze może być to. Cholera. Spokojnie, zawsze to tylko dwie wieże. Dobra, to ja wezmę tą, ty i Sally tamtą. O nie, 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 nie. Ludzie Rafe'a na 100% już się tam kręcą. No właśnie, dlatego jeżeli chcemy ich uprzedzić, to lepiej, żebyśmy się rozdzielili. Sam Dynalus, okej? On ma rację. Te wieże stoją bardzo daleko od siebie. Szlak by to. Jak spotkasz tych głąbów z Shoreline, to daj znać, okej? Do miłego. Czyli jednak się rozdzielają. Nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Chodź, Nate. Nie ma czasu. Tak. Najciemniej pod latarnią, ale tą część już sobie tutaj rozegramy w kolejnym naszym odcinku. Dobra, jest nasza wieża. Naprawdę sądzisz, że cały ten skarb będzie sobie leżał na środku jakiegoś rynku? A tymczasem ja was żegnam bardzo serdecznie i zapraszam do kolejnej części. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do lajkowania, subskrybowania, komentowania, no i czego sobie tam życzycie. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć!